Pasja opowiedziana przez Annę Katarzynę Emmerich. Jezus w Ogrodzicu. Było już po godzinie 9, gdy Jezus przybył z uczniami do Getsemani. Wprawdzie niebo zalane było księżycowym blaskiem, ale na ziemi panował ponury mrok. Jezus, sam coraz bardziej smutny, zaniepokoił również apostołów stwierdzeniem, że niebezpieczeństwo jest bliskie. Przy jednej z altanek ogrodu Getsemani polecił zatrzymać się 8 apostołom, mówiąc: pozostańcie tu, a ja pójdę na to miejsce, gdzie mam się modlić. Następnie, wziąwszy z sobą Piotra, Jana i Jakuba starszego, przeszedł drogę rozdzielającą oba ogrody i kilka minut podążał nieco pod górę w głąb ogrodu oliwnego. Nieopisany smutek napełniał jego serce, czuł zbliżającą się trwogę i pokusy. Spoglądając w koło, ujrzał zbliżające się ze wszystkich stron strachy i pokusy, jakby kłęby chmur pełne przerażających obrazów, straszliwych mar. Wtedy rzekł do 3 towarzyszących mu apostołów: zostańcie tu i czuwajcie ze mną, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Oni pozostali, a Jezus odszedł nieco dalej. Straszliwe mary go atakowały, że w ogromnej trwodze zboczył w lewo od miejsca, gdzie w naturalnym zagłębieniu gruntu zostawił uczniów. Była tam pod skalnym nawisem grota, głęboka na niecałe 2 metry. Zalękniony usunął się na modlitwę w głąb groty, jak ktoś szukający schronienia przed nawałnicą. Jednak przerażające obrazy szły za nim do wnętrza, przyjmując coraz wyraźniejsze kształty i nękając go coraz dotkliwiej. Niewielka jaskinia zdawała się być wypełniona ohydnym, potwornym widokiem wszystkich grzechów i pożądliwości, a także ich następstw oraz kar należnych za nie, począwszy od upadku pierwszych ludzi w raju, aż do skończenia świata. A Jezus przyjmował na siebie grzechy całego świata, będące skutkiem grzechu pierworodnego. Łaską Bożą oświecona, czułam wyraźnie, że Jezus, zgadzając się teraz na przyjęcie czekających Go mąk, ofiarował samego siebie jako zadośćuczynienie Bożej sprawiedliwości za winy świata. Bóstwo swoje niejako odsunął od siebie i ukrył w łonie Najświętszej Trójcy, chcąc w nieskończonej miłości ku ludziom całą grozę, cały ogrom smutku i cierpienia za nieprawości świata przyjąć głównie w swym człowieczeństwie najczystszym, najwrażliwszym, prawdziwym i niewinnym. Ogrom występków był niewyobrażalny, a wśród tego morza szkaradzieństw uwijał się szatan z piekielnym szyderstwem i z wzrastającą złością, przesuwając przed oczyma jego duszy coraz straszniejsze obrazy grzechów. Chcąc wykorzystać słabość człowieczeństwa, za każdym razem zwracał się do Jezusa, kusząc z wątpienia. I za to chcesz ponieść karę? Jakże potrafisz za to wszystko zadośćuczynić, wszystko to wynagrodzić? Wtem z nieba spłynęła ku Jezusowi wąska smuga światła, a w niej ukazał się orszak aniołów, którzy zstępowali ku niemu i upadającego pod brzemieniem smutku i trwogi pokrzepiali i umacniali. Duchowe zmagania i krwawy pot Jezusa.
Jezus upadł na twarz, rozkrzyżował ręce i pogrążył się w modlitwie do Ojca Niebieskiego. W duszy swej toczył nową walkę. Przystąpili do Niego aniołowie i w licznych widzeniach przedstawili cały ogrom mąk, jakie miał ponieść dla zadośćuczynienia za grzech. Ukazali Mu najpierw całą wspaniałość i świetność człowieka jako wizerunku Bożego przed upadkiem oraz całe Jego zeszpecenie i upodlenie po grzechu. Jezus widział źródło wszystkich grzechów w grzechu pierworodnym. Widział istotę i znaczenie wszystkich pożądliwości, a także straszny ich wpływ na władzę duszy i członki ciała. Ogarniał również istotę i znaczenie wszystkich karzących mąk przeciwstawionych rządzom grzechowym. Cierpienie zadośćuczynienia aniołowie przedstawili mu szczegółowo, jako cierpienie ciała i duszy. Żaden język nie zdoła wyrazić lęku i boleści Jezusa na widok tego ogromu mąk odkupienia. Poznawał On nie tylko znaczenie wszystkich mąk czyniących zadość, wynagradzających stosownie do odpowiednich rządz grzechowych, lecz także znaczenie i historię wszystkich narzędzi męczeńskich oraz grzeszną zaciekłość i złość tych, którzy je wymyślili i kiedykolwiek używali. Jezus, który przyjął na siebie i odczuwał grzechy całego świata, zaczął się pocić krwawym potem. Nastało jakby chwilowe zmaganie się między miłosierdziem i sprawiedliwością Boga, a miłością składającą siebie w ofierze. Chrystus w swoim bóstwie, zjednoczonym z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, potwierdzał na swe człowieczeństwo wyrok, o którego odwrócenie jako Chrystus człowiek tak gorąco błagał Ojca. Niebawem aniołowie opuścili Jezusa, a na Jego duszę spadła kolejna nawała strasznej trwogi i boleści. Jezus na Górze Oliwnej jako prawdziwy człowiek dobrowolnie poddał się pokusie ludzkiej od razy do cierpień i śmierci. A oto teraz jawiły się przed Nim wszelkie cierpienia, walki, zniewagi i rany, jakie miał znieść przyszły Kościół. Jego oblubienica, odkupiona ceną najświętszej krwi. Musiał patrzeć na najboleśniejszą dla Niego niewdzięczność ludzką. Przed duszą Jezusa stanęły jak żywe wszystkie przyszłe cierpienia Jego apostołów, uczniów i przyjaciół. Widział herezje i schizmy powstałe przez pychę i nieposłuszeństwo. Widział obojętność, przewrotność, zepsucie i złość mnóstwa chrześcijan, różne rodzaje kłamstwa i oszukańczych wykrętów dumnych nauczycieli oraz wszystkie świętokradztwa niegodnych kapłanów i straszne tego następstwa. Widział spustoszenia w Królestwie Bożym na ziemi, w żywej świątyni niewdzięcznej ludzkości, którą wśród mąk niewysłowionych podjął się odkupić i umocnić własną krwią i swoim obdarzyć życiem. Przed duszą udręczonego Jezusa przesuwały się niezliczone obrazy zgorszeń i występków wszystkich wieków. Widział tłumy ludzi, którzy w swej pysze unikają Jego zbawczych ramion wyciągniętych ku Nim. Wreszcie dostrzegł mnóstwo takich, którzy nie śmieli jawnie zaprzeć się Go, ale małodusznie, niewiernie i tchórzliwie omijali Kościół, odłączając się od Jego poranionej oblubienicy, a zamiast jej bronić, szli za złoczyńcami. Błądzili, a nie chcieli wejść przez ciasną bramę, by nie zginać karku.
wyciągali ręce ku mgławicom, szli za błędnymi ognikami, ginęli i marli z duchowego głodu. Tymczasem potworne wizje niewdzięczności ludzi, których winę Jezus przyjął na siebie i za których ofiarował się ponieść karę, napływały coraz gwałtowniej ku Niemu. Kilkakrotnie wołał: Ojcze, czy możliwym jest cierpieć dla tych wszystkich niewdzięcznych? Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Wśród obrazów nadużyć boskiego miłosierdzia wciąż uwijał się szatan w rozmaitych obrzydliwych postaciach, stanowiących jakby znamiona różnych rodzajów grzechu, wyobrażających rozkład, ohydę, przerażenie, opór, grzech, słowem kształty diabelskie. Wszystkie te widma popychały, napędzały, uwodziły, dusiły i rozrywały wobec Jezusa całe tłumy ludzi, dla których odkupienia Jezus wstępował na drogę gorzkiej śmierci krzyżowej. Na koniec szatan pojawił się w postaci węża, w koronie na głowie. Otaczały go tłumy ludzi, wszystkich czasów i pokoleń, niby zbrojne zastępy różnego wieku, stanu i płci. Uzbrojeni byli w oręż wszelkiego rodzaju i najrozmaitsze narzędzia tortur. Chwilami bili się między sobą, to znów z podwójną wściekłością rzucali się wspólnie na Jezusa, na wyścigi, szydząc, przeklinając, plując, wylewając różne plugastwa, miotając pociski, szarpiąc, przebijając go i tnąc. Wśród nich miotał się wąż szatan, podjudzał przeciw Jezusowi i powalając ich całe masy, szarpał i pochłaniał je. Wizja Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Otrzymałam wewnętrzne objaśnienie co do tych niezliczonych tłumów dręczących Jezusa. Są to ci wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób znieważają Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie. Ukrytego wprawdzie pod postaciami chleba i wina, lecz obecnego, rzeczywiście i istotnie, z bóstwem i człowieczeństwem, z ciałem, krwią i duszą. Najrozmaitsze były rodzaje znieważania Najświętszego Sakramentu, tego żywego znaku nieprzerwanej, osobistej obecności Chrystusa w Kościele katolickim, począwszy od zaniedbania, nieuszanowania i opuszczenia, aż do wyraźnej pogardy, nadużycia i najokropniejszego świętokradztwa. Począwszy od zwrócenia się ku bożkom tego świata, pychy i rzekomej mądrości, aż do herezji, niewiary, zaciekłego fanatyzmu, nienawiści i krwawych prześladowań. W atakującym tłumie znaleźć można było ślepych, chromych, głuchych, niemych, a nawet małe dzieci. Ślepi nie chcieli widzieć prawdy. Chromi, widząc ją, nie chcieli przez lenistwo iść za nią. Głusi nie chcieli słuchać przestróg Pana i Jego gróźb. Niemi nawet mieczem słowa nie chcieli walczyć za Niego. Wreszcie dzieci, w towarzystwie całkiem oddanych światu, a zapominających o Bogu rodziców i nauczycieli, przesycone doczesnymi przyjemnościami, otumanione czczym mędrkowaniem, ze wstrętem odwracające się od spraw boskich, a bez nich zdemoralizowane i ginące na zawsze. Najboleśniejsza była właśnie obecność dzieci w tym tłumie, bo przecież Jezus tak bardzo je kochał. Widział wśród nich źle wychowanych, niedouczonych i nierzetelnych ministrantów,
służących do mszy świętej, którzy nie czcili Go należycie w Najświętszym Sakramencie. A winą za to w dużej części obarczeni byli wychowawcy i oficjalni przedstawiciele Kościoła. Do znieważenia Jezusa w Najświętszym Sakramencie przyczyniło się też wielu kapłanów najrozmaitszych stopni hierarchii kościelnej, nawet takich, którzy sami mieli się za wierzących i pobożnych. Z wielu tych nieszczęśników wspomnę tylko jedną grupę. Byli to tacy, którzy wierzyli w obecność żywego Boga w Najświętszym Sakramencie. Czcili Go i stosownie do tego nauczali lud, lecz tą obecnością Boga na ołtarzu niewiele się przejmowali, a mianowicie nie starali się utrzymać w porządku i schludności kościoła, ołtarza, tabernakulum, monstrancji żywego Boga, a także naczyń, sprzętów, ozdób, strojów oraz wszystkich w ogóle elementów wyposażenia domu Bożego. Pozostawiali to w opuszczeniu, na pastwę kurzu, rdzy, pleśni i wieloletniego niechlujstwa. Zaś służbę Bożą, to jest obrzędy religijne, odprawiali opieszale i byle jak. Choć jeszcze nie popełnili istotnego świętokradztwa, ale pozbawiali liturgię zewnętrznej godności i należnego blasku. Przyczyną tego zaś nie było rzeczywiste ubóstwo, ale ospałość uczuć, gnuśność, niedbalstwo, oddanie doczesnym marnościom, nierzadko też egoizm i wewnętrzna śmierć duchowa. Wielu nawet było takich, którzy idąc za duchem tego świata, pousuwali najwspanialsze i czcigodne pamiątki dawnych pobożniejszych czasów, a zastąpili je jarmarcznym blichtrem. Jakież udręczenie sprawiali Jezusowi w Ogrójcu wszyscy niedbali Jego słudzy. Ta opieszałość stała się nieraz powodem zgorszenia dla słabych w wierze. Przez nią kościoły ulegały znieważeniu albo stały pustką. Kapłani sami przyczyniali się do okazywanej im pogardy. Rychło też w sercach wiernych Kościoła gnieździł się brud i niedbalstwo. A Chrystus musiał wchodzić do zbrukanych grzechem serc. Nie na darmo ostrzega Pismo Święte. Dlatego też, kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Od Kościoła, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, odrywały się całe tłumy, jakby żywcem wyrywane Jego części. Z niezmiernym bólem i żalem spoglądał Jezus na odłączonych i cierpiał z ich powodu. Siebie samego oddał jako pokarm w Najświętszym Sakramencie na stole zjednoczenia, aby wszyscy stanowili jedno. W najdoskonalszym dziele miłości, w którym na wieki chciał pozostać wśród ludzi, tymczasem całe narody odrywały się od serca Jezusa, tracąc uczestnictwo w skarbcu łask pozostawionych Kościołowi. Jezus zaś odczuwał to w tym momencie tak boleśnie, jakby Jego własne ludzkie ciało rozrywano w strzępki. Pojmanie Jezusa. Gdy Jezus z trzema apostołami wyszedł na drogę między obydwoma ogrodami, Getsemani i Oliwnym, w odległości mniej więcej 20 kroków pojawili się żołnierze z Judaszem.
Jezus przybliżył się do zbrojnej zgrai i zapytał donośnie: kogo szukacie? Odpowiedzieli mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: ja jestem. Zaledwie wyrzekł te słowa, jak oni gwałtownie porażeni cofnęli się i upadli na ziemię. Judasza stojącego w pobliżu zmieszało to jeszcze bardziej, a gdy chciał zbliżyć się do Jezusa, Pan podniósł rękę i rzekł: przyjacielu, po coś przyszedł? W międzyczasie zbrojni strażnicy podnieśli się z ziemi i, oczekując umówionego znaku zdrajcy, pocałunku, zbliżyli się do Jezusa i apostołów. Piotr i inni uczniowie obstąpili Judasza, nazywając go złodziejem i zdrajcą. On zaś nadal szukał kłamliwych wykrętów, ale nadaremnie, gdyż ludzie z oddziału, biorąc go w obronę przed apostołami, dali tym samym świadectwo przeciw niemu. Jezus powtórnie ich zapytał: kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Na słowa ja jestem zbrojni pachołkowie upadli powtórnie na ziemię, dziwnie pokręceni, jak w ataku epilepsji. A tymczasem apostołowie znów otoczyli Judasza, wyrażając mu swe najwyższe oburzenie. Jezus zaś rzekł do leżących: wstańcie. Wstali zaraz pełni przerażenia, a oswobodziwszy Judasza z kręgu apostołów, groźnie zażądali od niego, by dał im wreszcie umówiony znak. Mieli bowiem surowy nakaz pojmać tylko tego, kogo on pocałuje. Judasz więc przystąpił do Jezusa, mówiąc: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. Jezus mu rzekł: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? W tej chwili jednak otoczyła go zbrojna straż i został pochwycony przez siepaczy. Biczowanie Jezusa. Do biczowania wyznaczono 6 oprawców, którzy, porzuciwszy przy słupie rózgi, bicze i postronki, szli ochoczo naprzeciw Jezusa, odebrali go z rąk siepaczy i jeszcze okrutniej zaczęli się nad nim znęcać. Z oblicza i całej postaci tych zbirów przebijało coś zwierzęcego, diabolicznego. Wyglądali też, jakby byli na wpół pijani. Niejednego już biednego skazańca zasmagali na śmierć przy tym słupie. Nie da się opisać, z jakim barbarzyństwem dręczyli Zbawiciela przez tę krótką chwilę. Chociaż Jezus szedł dobrowolnie, bili go pięściami i postronkami, darli, szarpali i ciągnęli z wściekłością do słupa kaźni, przy którym chłostano i biczowano skazańców. Słup ten stał osobno, nie jako część składowa budynku. Był na tyle wysoki, że człowiek słusznego wzrostu, wyciągnąwszy ręce, mógł dosięgnąć dłonią do górnego zaokrąglonego końca, opatrzonego żelaznym pierścieniem. Od tyłu słupa, w połowie wysokości, też umocowane były pierścienie lub haki. Przyszedłszy na miejsce, zdarli gwałtownie ów worek, w który ubrano go na pośmiewisko podczas przesłuchania przed Herodem, i niemal ciskali o ziemię nieszczęsną ofiarę. Jezus, stojąc przed słupem, dygotał i trząsł się. Tam własnoręcznie ściągnął swe odzienie dłońmi drżącymi, okrwawionymi i opuchniętymi od ostrych pęt, naglony do pośpiechu przez oprawców, którzy nie dawali mu ani chwili spokoju. Modlił się i wzdychał przejmująco. Wzniósł ręce i objął nimi słup. Kaci, klnąc straszliwie i szarpiąc nim, przywiązali jego wyciągnięte ręce do żelaznego pierścienia u góry i tak napięli całe ciało,
że nogi przymocowane u dołu zaledwie dotykały ziemi. I tak stał, najświętszy ze świętych, obnażony, naciągnięty na słupie przeznaczonym dla zbrodniarzy, w nieskończonej trwodze i hańbie. A dwaj z tych okrutników zaczęli ze zwierzęcą żądzą krwi siec rózgami jego grzbiet od góry do dołu. Pan nasz i Zbawiciel, Syn Boga, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, drgał i kurczył się jak nędzny robak pod razami tych łotrów. Jęczał cicho, a jęk jego słodki, dźwięczny, jak serdeczna modlitwa, mieszał się ze świstem biczów jego oprawców. Po kwadransie biczowania przerwali kaźń, a przyłączywszy się do swych kolegów, zaczęli pić na umór. Całe ciało Jezusa drgające konwulsyjnie pokryte było pręgami i wybroczynami sinymi, brunatnymi i czerwonymi, a święta krew spływała na ziemię. Wkoło miast litości słychać było tylko drwiące, szydercze okrzyki i obelgi. Po krótkiej przerwie rzuciła się na Jezusa z wściekłością druga para zbirów. Ci mieli rózgi podobne do gałęzi cierniowych, najeżone gęsto kolcami, z widocznymi węzłami czy gałkami. Pod ich silnymi uderzeniami skóra pękała, a krew Jezusa tryskała obficie w koło, zwłaszcza na ręce oprawców. Pod tymi bezlitosnymi, niewypowiedzianie bolesnymi razami Jezus jęczał i drgał boleśnie, a nie przestawał modlić się za tych zaślepionych ludzi. Przed pałacem Piłata brzmiała wciąż wrzawa i bezustanne okrzyki motłochu. Wreszcie przystąpiła do Jezusa trzecia para katów z nowym rodzajem biczów. Były to umocowane w żelaznym uchwycie pęki łańcuszków lub rzemyków, mających na końcach żelazne haczyki. Te już nie raniły, ale po prostu wyrywały całe kawałki skóry i mięśni. Także miejscami widać było nagie kości żeber. Ale im okropności było jeszcze za mało. Odwiązawszy sznury, obrócili Jezusa i przywiązali poranionym grzbietem do słupa. Ponieważ omdlały Jezus nie mógł już ustać o własnych siłach, dlatego na powrozach idących przez piersi poniżej ramion i kolan nieomal go zawiesili na palu kaźni. Ręce związali mu z tyłu w środku słupa i znowu rzucali się na Pana. Jeden z nich specjalną, cienką rózgą smagał twarz Jezusa, raniąc ją boleśnie. Nie było już zdrowego miejsca na Jezusie. Najświętsze, najgodniejsze czci ciało Syna Bożego, poszarpane bezlitośnie, przedstawiało jedną wielką ranę broczącą krwią. Oczyma nabiegłymi krwią spoglądał Jezus na swych katów z niemym błaganiem o litość, ale oni tym bardziej się pastwili. Więc Jezus tylko cicho pojękiwał, a z ust Jego wydobywał się słabnący głos: biada. Cała to potworna kaźń trwała już prawie 3 kwadranse. Gdy wtem do słupa podskoczył z gniewem jakiś nieznany człowiek z ludu, trzymając w ręku zakrzywiony nóż: stójcie, zawołał, nie zabijajcie niewinnego człowieka. Pijani kaci zatrzymali się na chwilę ze zdziwieniem, a on jednym cięciem przeciął powrozy krępujące Jezusa, splątane z tyłu słupa w jeden gruby węzeł na wielkim żelaznym bolcu. Uczyniwszy to, zniknął zaraz na powrót w tłumie. Jezus omdlały, poraniony, niepodtrzymywany już powrozami, osunął się przy słupie do kałuży własnej krwi. Kaci pozostawili go w tym stanie, a sami poszli dalej pić.
Przez cały czas biczowania, pod gradem straszliwie bolesnych i sromotnych razów, Jezus modlił się wciąż i ofiarowywał siebie Ojcu jako przebłaganie za grzechy wszystkich ludzi. Kilkakroć widziałam przy nim zasmuconych aniołów. Także teraz, gdy leżał we krwi przy słupie, pojawił się anioł, aby go pokrzepić. Po chwili przerwy wrócili znowu oprawcy i kopiąc Jezusa nogami, kazali mu wstać, szydząc, że oto chcą dokończyć dzieło przemienienia go w króla. Bijąc go i kopiąc, gdzie popadło, kazali mu wziąć przepaskę leżącą na boku. A gdy Jezus zaczął pełznąć ku niej, umyślnie odrzucali ją nogami dalej, śmiejąc się szyderczo. Długą chwilę musiał Jezus czołgać się z wysiłkiem po ziemi, pławiąc się we własnej krwi, zanim dosięgnął przepaski i osłonił nią porozdzierane lędźwie. Również biciem i kopaniem zmusili go oprawcy, by stanął na obolałych nogach. Nie dali mu nawet czasu na przywdzianie szaty, tylko zarzucili mu ją byle jak na ramiona. I tak popędzili go spiesznie na wewnętrzny dziedziniec wartowni. Cierniem ukoronowanie i wyszydzenie Jezusa. Na wewnętrznym dziedzińcu wartowni odbywało się koronowanie Jezusa cierniem. Zebrało się około 50 zbirów, czeladzi, parobków, dozorców więziennych, siepaczy, niewolników oraz kaci. Wytoczyli na środek ułamaną podstawę zrujnowanej kolumny, na tym postawili niski, okrągły stołek i z wynaturzonego okrucieństwa posypali go ostrymi kamykami i skorupami z naczyń. Przygotowawszy to siedzenie, zdarli znowu ze zranionego ciała Jezusa odzienie, a narzucili mu krótki czerwony płaszcz żołnierski, podarty ze starości, nie sięgający nawet do kolan. Płaszcz ten leżał zwykle w kącie izby katowskiej, a ubierano w niego ubiczowanych złoczyńców, bądź dla szyderstw, bądź w celu osuszenia krwi spływającej z ran biczowanego. Teraz przywlekli Jezusa przed owo siedzenie, całą siłą brutalnie posadzili go na nim, a następnie wtłoczyli mu na głowę koronę cierniową. Korona ta była wysoka. Pleciona była gęsto, z trzech rodzajów gałęzi cierniowych, grubych na palec. Kolce z premedytacją zwrócone były prawie wszystkie do środka, ku głowie skazańca. Korona zrobiona była na kształt szerokiej taśmy i przybrała kształt diademu dopiero wówczas, gdy opasano nią głowę Jezusa i z tyłu mocno związano. Ciernie zwrócone do środka wnikały głęboko w głowę, przebijając nawet czaszkę. Do ręki dali mu grubą trzcinę, pręt zakończony kością. Wszystko to robili z szyderczym namaszczeniem, jak gdyby uroczyście koronowali go na króla. Po chwili zaczęli znęcać się nad nim w nowy sposób, wydzierali mu trzcinę z ręki i tłukli nią w cierniowy czepiec, by kolce głębiej wbijały się w głowę. Krew zaczęła spływać Jezusowi po twarzy i zalewać mu oczy. A oni klękali przed nim, pokazywali mu język, bili go i pluli mu w twarz, krzycząc: „Witaj, królu żydowski”. Wreszcie wśród szatańskiego śmiechu wywrócili go ze stołkiem na ziemię, lecz zaraz poderwali go i posadzili na nowo, raniąc przy tym skorupami jego ciało. Nie zdołam powtórzyć, na jakie nikczemności wysilali się ci łotrzy, by naigrywać się z umęczonego Zbawiciela. Ach, jakież straszne pragnienie dręczyło Jezusa, gdy skatowany tak nieludzko i poraniony przy biczowaniu
Dostał dreszczy i gorączki. Drżał na całym ciele, a ciało to zwłaszcza na bokach powyrywane było miejscami aż do kości. Wyschły język, ściągnięty był kurczowo, spalone otwarte usta, zwilżała krew spływająca z najświętszej głowy. Zaślepieni okrutnicy zaś obrali sobie te właśnie święte usta za cel, trafiając w nie nieczystościami i plwociną. Tak dręczono Jezusa około pół godziny, a oddział żołnierzy otaczający szeregiem pretorium bawił się tym widowiskiem, dając poklask siepaczom. Ukrzyżowanie Jezusa. Jezus przyprowadzony do krzyża sam usiadł na nim. Kaci pchnęli go gwałtownie w tył, by się położył, porwali jego prawą rękę, przyłożyli dłoń do dziury wywierconej w prawym ramieniu krzyża i przywiązali rękę sznurem. Następnie jeden z nich ukląkł na świętej piersi Jezusa, inny przytrzymywał kurczącą się rękę, trzeci zaś przyłożył do dłoni gwóźdź długi, trójgraniasty, gruby jak duży palec, ostro spiłowany na końcu, i zaczął gwałtownie bić z góry w główkę ćwieka żelaznym młotkiem. Słodki, czysty, urywany jęk wydarł się z ust Pana. Krew trysnęła dokoła, obryzgując ręce katów. Ścięgna dłoni pozrywały się, a trójgraniasty gwóźdź wciągnął je za sobą w wąską, wywierconą wcześniej dziurę. Wbity gwóźdź przechodził całą grubość drzewa i wystawał nieco z drugiej strony. Najświętsza Panna jęczała cicho. Magdalena odchodziła prawie od zmysłów z boleści. Po przybiciu prawej ręki kaci spostrzegli, że przywiązana już do ramion krzyża lewa dłoń nie dochodziła do otworu wywierconego na gwóźdź. Odwiązawszy więc rękę od drzewa, opierając się nogami o krzyż, sznurami ciągnęli z całej siły tę rękę, dopóki nie naciągnęła się, sięgając do właściwego miejsca. Wtedy dopiero, stąpając Jezusowi po piersiach i ramionach, przykrępowali znowu silnie rękę do belki i wbili gwóźdź w dłoń lewej ręki. Znowu trysnęła krew dookoła i znowu rozległ się słodki, donośny jęk Jezusa, zagłuszany uderzeniami ciężkiego młota. Obie ręce, naciągnięte tak strasznie, wyszły ze stawów, łopatki zapadły się, na łokciach widać było zgrubienia powstałe z rozdzielenia kości. Obie ręce wyprężone były teraz prosto, nie nakrywając już sobą nieco skośnych ramion krzyża. Między nimi a rękami Jezusa zostawała wolna przestrzeń. Do pionowej belki krzyża, na około 1/3 wysokości licząc od dołu, był przytwierdzony ogromnym gwoździem wystający klocek, do którego miano przybić nogi Jezusa, aby Zbawiciel w ten sposób więcej stał niż wisiał. Inaczej bowiem rozdarłyby się ręce, a i nóg nie można by było przybić bez pokruszenia kości. W tym klocku także był wywiercony wąski otwór, a w samym pniu krzyża wydrążono miejsce na pięty. Było kilka takich wydrążeń wzdłuż krzyża, mających zmniejszyć ciążenie ku dołowi, by ukrzyżowany dłużej mógł wisieć, a ciało nie spadło na ziemię. Skutkiem gwałtownego naciągania rąk w obie strony całe ciało Najświętszego Odkupiciela skurczyło się. Nogi podciągnęły się w górę. Kaci, nałożywszy na nie pętle, sznurami pociągnęli ze wszystkich sił ku dołowi. Jednak znaki umyślne z okrucieństwa porobione były za daleko,
więc jeszcze sporo brakowało, aby stopy dostały do podstawki przybitej u dołu. Nowe klątwy posypały się z ust zbirów. Kilku radziłoby wywiercić nowe otwory w ramionach poprzecznych, bo podnosić podstawkę byłoby zbyt kłopotliwe. Lecz inni rzekli z piekielnym szyderstwem: nie chce się sam wyciągnąć, to mu pomożemy. Przywiązali silnie Jezusowi do krzyża piersi i ramiona, by ręce nie przedarły się na gwoździach, po czym nie zważając, że sprawiają Jezusowi potworną męczarnię, szarpiąc ze wszystkich sił powróz uwiązany u prawej nogi, dociągnęli ją w dół do podstawki i przykrępowali do drzewca. Ciało naciągnęło się tak straszliwie, że słychać było chrzęst kości w klatce piersiowej. Zdawało się, że żebra popękają i że się zsuwają, tułów obwisł cały ku dołowi. Nie można sobie nawet wyobrazić, jak straszna była to męka. W tym bólu nieznośnym jęknął Jezus głośno: o mój Boże, o Boże. W ten sam sposób naciągnęli i lewą nogę, a założywszy ją na prawą, znów przywiązali ją mocno powrozami. Źle im było wbijać gwóźdź od razu przez obie nogi, bo lewa nie miała pewnego oparcia, więc najpierw przedziurawili ją na przegubie specjalnym bolcem, cieńszym niż gwoździe na ręce. Potem dopiero wzięli okropny, olbrzymi gwóźdź i z mocą wielką wbili go poprzez ranę lewej nogi i przez prawą nogę w otwór wywiercony w klocku, a przezeń aż w pień krzyża. Gwóźdź rozdzierał po drodze ścięgna i żyły, gruchotał kości stóp, przeszedł na wylot przez obie nogi. Przybicie nóg było dla Jezusa największą męką, właśnie z powodu strasznego naprężenia ciała. Wśród niewypowiedzianie bolesnych jęków modlił się Jezus ustawicznie, powtarzając pojedyncze fragmenty psalmów i ksiąg proroków, które jako przepowiednie dane w Starym Testamencie spełniały się obecnie na nim. Tak czynił Jezus przez całą swą gorzką drogę krzyżową i na krzyżu aż do śmierci. Modlił się i powtarzał proroctwa spełniające się na nim. Widziałam, jak podczas tych strasznych mąk pojawiali się nad Jezusem płaczący aniołowie. Tymczasem oprawcy zajęci byli jeszcze przygotowaniem dołu, w który miano wstawić krzyż. Jezus na krzyżu wśród dwóch łotrów. Straszliwe uderzenie krzyża wpadającego w przygotowany w ziemi otwór było przyczyną nowego obfitego upływu krwi z pokłutej cierniami głowy Jezusa i jego przebitych najświętszych rąk i nóg. Umocniwszy krzyż, oprawcy wspięli się po drabinach i zdjęli powrozy, którymi przywiązano najświętsze ciało, by przy podnoszeniu krzyża do pozycji pionowej nie rozdarło się na gwoździach i nie spadło na ziemię. Około 7 minut wisiał on w milczeniu, jak martwy pogrążony w bezdennej otchłani niewyobrażalnych cierpień. Pod ciężarem korony cierniowej najświętsza głowa opadła na piersi, a krew sącząca się z jej mnóstwa ran zalewała oczy, pokrywała włosy, brodę i spływała do otwartych, spragnionych ust. Wielka i ciężka cierniowa korona przeszkadzała Jezusowi podnieść twarz najświętszą, bez narażenia się na nowy, straszny ból. Otaczający krzyż naigrywali się wciąż. Znowu zawołał jeden z żołnierzy: pomóż sam sobie, jeśli jesteś królem żydowskim. Wtem Jezus podniósł nieco głowę do góry i rzekł: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
po czym modlił się dalej, po cichu. Szyderstwa nie ustawały, a jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Natomiast Dyzmas, nazwany później dobrym łotrem, był głęboko wzruszony i wstrząśnięty, słysząc, jak Jezus modlił się za swoich nieprzyjaciół i oprawców. Właśnie wówczas Maryja, słysząc głos syna swego, śmiało przybliżyła się do krzyża, za nią postępowali Jan, Salome i Maria Kleofasowa, dowódca zaś nie bronił im przystępu. Dyzmas, oświecony na duchu modlitwą Jezusa, ujrzawszy Najświętszą Pannę, skupił swe siły, zawołał głośno: jak to możliwe? Wy bluźnicie mu, a on modli się za was. Milczał i cierpiał, wciąż modlił się za was, a wy mu bluźnicie. Opamiętajcie się, to prorok, to nasz król, to Syn Boży. Najświętsza Panna uczuła wielkie wzruszenie pod wpływem modlitwy Jezusa i doznała pokrzepienia na duchu. Dyzmas zaś tak już był skruszony, że gdy drugi skazaniec znowu szyderczo powiedział do Jezusa, by jeśli istotnie jest Mesjaszem, pomógł sobie i im, surowo karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. Ale on nic złego nie uczynił. Następnie wyznał Jezusowi swą winę i rzekł z pokorą: Panie, jeśli mnie potępisz, słuszny to będzie wyrok. Ale jeśli można, zmiłuj się, Panie, nade mną. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Z wielką ufnością słuchał, jak Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Potem przez kwadrans pokornie rozpamiętywał swoje grzechy i wielkość Bożego miłosierdzia. Zaćmienie słońca i opuszczenie Jezusa. Ciemność stawała się coraz głębsza, a tłum zalegający Golgotę, zatrwożony tym zjawiskiem, spoglądał w górę, zapominając o krzyżu, przy którym pozostała tylko Matka Jezusa i najbliżsi przyjaciele. Najświętsza Panna, przynaglana nade wszystko miłością macierzyńską, całym sercem modliła się, by Jezus pozwolił jej umrzeć wraz z sobą. Wtem Jezus miłosiernie i z powagą wielką spojrzał na swą ukochaną matkę i, wskazując oczami stojącego obok niej Jana, ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. I dodał: prawdziwiej on będzie synem, niż gdybyś go była porodziła. Pochwalił przy tym Jezus Jana, że zawsze wierzył szczerze, nie podejrzewał nic i nigdy się nie gorszył. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Po słowie Jezusa wyrzeczonym do Matki Najświętszej i Jana nastała na Golgocie chwila głuchej ciszy. Nawet faryzeusze zaprzestali złośliwych bluźnierstw. Jezus, wisząc na krzyżu, odmawiał fragmenty psalmów, które spełniały się obecnie na nim. Do cierpień fizycznych przyłączyło się teraz jeszcze uczucie zupełnego opuszczenia i zwątpienia. Przechodził wszystkie straszliwe udręki człowieka, biednego, skatowanego, przygnębionego, całkowicie opuszczonego, bez ludzkiej i Bożej pociechy, bez wytchnienia. Kiedy to wiara, nadzieja
i miłość poddane są najcięższej próbie. Tym cierpieniem bezgranicznie kochający Jezus wysługiwał ludziom siłę do zwycięskiej walki w sytuacjach końcowego opuszczenia i zwątpienia, zwłaszcza w chwili śmierci. Człowiek złączony z Chrystusem w ciele Kościoła nie powinien poddawać się zwątpieniu nawet w ostatniej swej godzinie. Opuszczony zupełnie, umęczony, bezsilny, oddał za nas siebie samego z nieskończonej miłości. Na umęczonym ciele i duchu niejako spisał wobec Boga swą ostatnią wolę, oddając wszystkie swoje zasługi na rzecz Kościoła i grzeszników, wszystkich ludzi, aż do skończenia świata. Około 3:09 według żydowskiej rachuby czasu zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Kiedy wołanie Zbawcy przerwało milczenie panujące wokół krzyża, szydercy znowu zwrócili się ku niemu. Słysząc jego słowa, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza woła. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. Agonia Jezusa. Po ustąpieniu ciemności ukazał się znowu oczom obecnych Pan nasz na krzyżu. Blady, słaby, jakby wycieńczony zupełnie. Ciało bielsze było niż przedtem, bo prawie już wszystka krew zeń uszła. Jezus krańcowo wyczerpany z trudem rzekł wyschniętymi wargami: Pragnę. Przyjaciele patrzyli na niego ze smutkiem. Zwrócili się do żołnierzy o pozwolenie napojenia Jezusa. Ci nie zezwolili. Ale jeden z nich umaczał gąbkę w occie, dodając nieco żółci, i chciał podać Jezusowi, lecz dowódca straży, Abenadar, odebrał mu ją. Następnie wycisnął, nasączył czystym octem, umieścił w niej rurkę hizopową, aby Jezus mógł ssać napój, i na włóczni podniósł ją ku ustom Zbawiciela. Godzina śmierci Jezusa nadeszła i rozpoczęło się konanie. Zimny pot okrył członki Jego i spływał obficie. Jan trwał pod krzyżem i chustą ocierał nogi Pana. Magdalena, złamana boleścią, oparła się o tył krzyża. Najświętsza Panna stała między krzyżem Jezusa i dobrego Łotra, podtrzymywana przez Marię, żonę Kleofasa i Salomę, patrząc z niewymownym bólem na konającego Syna. Jezus rzekł: Wykonało się. A unosząc głowę, zawołał donośnym głosem: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Krzyk ten słodki, a donośny, przeniknął niebo i ziemię. A Zbawiciel, wypowiedziawszy te słowa, opuścił głowę na piersi i skonał. Widziałam, jak dusza jego w postaci świetlistego cienia spuściła się po krzyżu w ziemię do otchłani. Święte niewiasty wraz z Janem upadły twarzą na ziemię. W chwili zgonu Jezusa ziemia zadrżała, a w skale z trzaskiem powstała głęboka szczelina między krzyżem Jezusa i nienawróconego Łotra. Był to Boży znak i groźne upomnienie. Na przedśmiertny okrzyk Chrystusa nie tylko ziemia odpowiedziała wstrząsem. Zadrżeli również patrzący,
ale ostry miecz boleści przeniknął tylko serca bliskie Jezusowi, a nade wszystko serce Matki Najświętszej. Wielu w zgromadzonym tłumie nawróciło się. Jedni żałując bili się w piersi, inni rozdzierali swoje szaty, posypując głowy prochem. Trwoga panowała we wszystkich sercach. W świątyni zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Umarli powychodzili z grobów. Zachwiały się ściany świątyni. Miejscami zapadły się góry, a w wielu miejscach, nawet bardzo odległych, zawaliły budowle. W chwili śmierci Jezusa spłynęła łaska na setnika Abenadara. Widząc trzęsienie ziemi i wszystko, co się działo, odmieniony na duchu, oddał chwałę Bogu i mówił istotnie: człowiek ten był sprawiedliwy. I wraz z innymi żołnierzami, którzy poszli za jego przykładem, powtarzał: prawdziwie, ten był Synem Bożym. Zaraz też, zdawszy komendę Cassiusowi, zwanemu później Longinem, opuścił służbę, a niebawem przyłączył się do grona uczniów.